Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Tak wiem, niedawno był shopping na moim kanale, ale w tym odcinku pokażę wam dość duży zestawik pet shopów z generacji 5 czy tam 6, jak to tam woli. I ten zestaw kupiłam dzisiaj w sklepie zabawkowym. Niektóre osoby, czy tam niektórzy z Instagrama wiedzieli o tym, bo dodawałam na Instastory, że jadę do zabawkowego i właśnie kupiłam tam ten zestaw. I no, i zaraz wam ten zestaw pokażę. Więc no, zapraszam was do oglądania. Okej, więc tak wygląda zestaw i za okienkiem jest, czy tam za oknem jest taki uroczy koteczek, który bardzo mi się podoba. I pamiętam, że był jeszcze taki piesek Commodore, z tego co pamiętam, który też mi się bardzo podoba. Co wam pokażę, jakie mogą się znaleźć pet shopy, chociaż tutaj jest 6 figurek, z tego co pamiętam. I no, bo kiedyś widziałam zdjęcia tych zestawów, ale już nie pamiętam, co może być w danym pudełku, także no. Więc no, tutaj jest piesek w rurce, tutaj nie wiem, co to jest za zwierzątko, chyba gepard. Za drzwiami jest kolejny pet shop, tutaj pokazuje, że tu się otwiera. Tu też jest piesek, tu kołowrotek i ono jest z serii Keep Me Pack, czy jakoś tak. Tak wygląda z boku. Z drugiej strony są właśnie pet shopy i tu jest właśnie ten kotek, który jest w pudełku i właśnie o tego Commodora mi chodzi. I też nawet ten kotek mi się podoba i ten kotek, ale akurat tego nie było, bo to pudełko kupiłam jako ostatnie. Więc tak wyglądają figurki i pokazuję, że to jest z serii pierwszej. Drugi bok wygląda podobnie jak z pierwszym bokiem. Tutaj na dole są jakieś informacje. A pod spodem jest instrukcja obsługi, jak złożyć kołowrotek. I teraz zajmę się otwieraniem tego zestawu. Dobra, tu troszeczkę nożykiem zrobię. Jakoś trzyma. Nie wiem, czy dobrze otwieram w sumie, bo nie chcę tego pudełka aż tak zniszczyć, bo za mną jest różnie. A pokazuję, że to w górę mam zrobić. No niby robię, ale coś to mi się odkleja. Szałka mi się niszczy. Może trochę... Oj, o, udało się. Chyba niepotrzebnie tu nożykiem przejechałam po tym. O, muszę tak trochę oddalić, żeby było trochę widać. Więc uwaga, otwieram. Tutaj jest saszetka. Tutaj. Tak lepiej nie widać. Dobra, trochę podwyższyłam, więc tu wyciągnę saszetkę. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Nie, tu już nic nie ma. I zaczynam może od góry, tak jak mam ułożoną kamerę. O, teraz lepiej widać. Otwieram, a tu są... tu są aż raz, dwa, trzy saszetki. I tutaj jest uroczy króliczek i uroczy koteczek. Tak mniej więcej widać. To może być na bok położę te saszetki i teraz otworzę drzwi, gdzie w środku jest właśnie kołowrotek. A, nie chcę wyjść, o, mam. I tu są różnorodne ulotki i tu jest mini saszetka kolejna. Coś tu jeszcze jest. O, tu, tutaj jakaś kartka się rusza. A, tu jest naklejka chyba do tego kołowrotka. I tu są jeszcze inne urocze naklejki. Jezu, jakie one są śliczne. I tu jest chyba do kołowrotka. Ja tu zarazem myślałam, że to jest tak podwójnie złożone. Tak wyglądają naklejki. Tu jest instrukcja, pewnie wiadomo, co z tym chodzi. I tu jest kolorowa ulotka. I tu jest właśnie kołowrotek. Który tak właśnie wygląda. I tutaj jest łapka z logo LPS. Tak wygląda pod spodem. Jest taki różowo-limonkowy. I tutaj jest, tutaj pewnie się wsadza pet shopa. Więc tak właśnie wygląda. I no, a w środku jest... Za tymi drzwiami taki uroczy fioletowy piesek. Tam jest rura, tutaj jest kostka. I trochę by było połączone z tą górną częścią. Więc no tak właśnie wygląda. Teraz trzeba wyciągnąć tego kota. Chociaż nie wiem jak, bo nie chcę tego rozwalić. Tak,
Tak, przyznaję się, sprawdzałam na YouTubie, jak wyciągnąć tego pet shopa, więc to trzeba od góry otworzyć. Oczywiście, delikatnie. A, o bokach jest taśma klejąca. Z jednej. I z drugiej strony. O. I teraz bez problemu mogę wyciągnąć tego kotełka. O. Tak, udało mi się otworzyć i wyciągnąć. Tak wygląda w środku. Więc tak wygląda domek. O, tak wygląda za okienkiem, bez shopa. Jest bardzo ładny, duży domek. Więc oczywiście go odłożę już na bok. I zajmiemy się tymi rzeczami. O, tymi różnorodnymi. Tak, przyznaję się, sprawdzałam na YouTubie, jak wyciągnąć tego pet shopa, więc to trzeba od góry otworzyć. Oczywiście, delikatnie. A, po bokach jest taśma klejąca. Z jednej. I z drugiej strony. O. I teraz bez problemu mogę wyciągnąć tego kotełka. O. Tak, udało mi się otworzyć i wyciągnąć. Tak wygląda w środku. Więc tak wygląda domek. O, tak wygląda za okienkiem, bez shopa. Jest bardzo ładny, duży domek. Więc oczywiście go odłożę już na bok. I zajmiemy się tymi rzeczami. O, tymi różnorodnymi. Dobra, najpierw zajmiemy się tym oto kotkiem. Spokojnie, nie chcę mu aż tak krzywdy zrobić. O, i udało mi się go wyciągnąć. Więc tak właśnie wygląda uroczy koteczek. Naprawdę prześliczny jest. Tak trochę według mnie realistycznie wygląda, więc po prostu jest przeuroczy. Tak właśnie wygląda. Posiada dziureczkę, ma bardzo fajne te uszka i brokat ma na włoskach, więc naprawdę jestem z pet shopa zadowolona. Więc tak właśnie wygląda uroczy koteczek. Zanim przejdziemy do następnej rzeczy, to Wam pokażę ulotkę, bo bym o niej zapomniała. Tutaj właśnie otwieram. I na pierwszej stronie są przeróżne słodkie pet shopy. Chcę się wyprostować. Tak właśnie mniej więcej ulotka wygląda. A z drugiej strony są właśnie jeszcze inne pet shopy. O, tak mniej więcej pokażę. Nie chcę się jakoś wyprostować. O, tak mniej więcej pokażę. One są te same, co na pudełku, także no, tak prawie tego pet shopa nie widać. O, więc tak ta ulotka wygląda. I teraz zajmiemy się tymi oto rzeczami. I plus może jeszcze naklejki. Więc tak, poza nagraniem ściągnęłam te części kołowrotka, żeby przykleić tą naklejkę. Więc zaraz ją przykleję. I teraz złożę z powrotem ten kołowrotek. No i kołowrotek został już złożony. I tak to mniej więcej wygląda. O, tak zostawiłam naklejkę. Tutaj są te jakby gratisowe naklejki. To teraz zajmiemy się tymi saszetkami. I nie wiem, jaką kolejnością zrobię od najmniej do najwięcej. Chyba mniej więcej jaką kolejnością. O, sobie ułożyłam. I zacznę od tej saszetki. A w pierwszej saszetce jest taki uroczy robaczek. O Boziu, jaki słodziak. I on jest cudaśny. Tu ma swój logo LPS. Ma przesłodkie różki. No po prostu cudowny jest. Naprawdę zakochałam się w tym robaczku. I naprawdę jestem zadowolona. Ma oczywiście dziureczkę. I tak wygląda uroczy robaczek. I też ma oczywiście w innym kolorze skrzydełka. I tak właśnie wygląda uroczy robaczek.
Pora na kolejną saszetkę, gdzie w środku będzie, czy tam będą... w środku był... To jest chyba króliczek, ale do tego były ciasteczka w kształcie serduszka, co wyglądają jak z generacji drugiej. No po prostu cudowne są te ciasteczka, no przepiękne są. I przesłodko wyglądają, z chęcią bym takie zjadła. Więc tak właśnie wyglądają. I jeszcze w saszetce był taki uroczy króliczek, o ile się nie mylę. Jest... I believe I can fly. Jest taki biało-żółty i przeurocze ma oczka. Tak wygląda z tyłu oczywiście, posiada dziureczkę. I tak właśnie wygląda uroczy króliczek z białą grzyweczką. Pora na kolejną saszetkę oczywiście i następnie to jest... O mydzie, jaki piękny kotek! O Bosiu, ale ma piękne kolorki! Jezu, jakie piękne, jakie ma oryginalne kolorki! No po prostu cudaśny jest! Przepiękny, bardzo mi się podoba! I uroczy ogonek oczywiście! Posiada dziureczkę i tak właśnie wygląda uroczy koteczek. Pora na przedostatnią saszetkę. I jest w środku kolejny uroczy koteczek. Też ma bardzo ładne, oryginalne kolorki. Też mi się bardzo podoba. Tak wygląda z tyłu oczywiście. No naprawdę ma tutaj taki jasny pyszczek, zielone oczka, posiada dziureczkę. No naprawdę ten kotek jest przecudowny. Pora na ostatnią saszetkę, gdzie jest duży pet shop. A nie mogę otworzyć coś. Chyba nie chcę wyjść. Dobra, mam. I ostatnim pet shopem jest... Taka cudowna małpka, która ma bardzo ładny brzoskwiniowy kolor. Mi chodzi o ten kolor, nie ten żółty, tylko ten. Bardzo ładny brzoskwiniowy kolor, taką twarzyczkę waniliową. No naprawdę bardzo ładna jest ta małpka. Do widzenia, saszetko. Tak właśnie wygląda. No po prostu przepiękna jest ta małpka. Posiada dziureczkę i ma oczywiście brokat na główce. O! I tak właśnie wygląda ostatni pet shop. I naprawdę jestem z tego zestawu zadowolona. Teraz tu włożę jakiegoś randomowego pet shopa do kołowrotka. Na przykład tego kotka. Wiem, że to dziwnie będzie wyglądało. To się wsadza... takiego wstającego i normalnie się kręci. Nie wiem, czy to coś daje, to nie mam bladego pojęcia, czy tak ma się kręcić. O, plus minus tak mniej więcej wygląda. I chyba to już by było na tyle z tego zestawu. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie zrobić, nie? No dokładnie, łapkować, komentować i subskrybować ze dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, gdzie linki i nazwy znajdziecie na dole w opisie. No dobra, więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!